drugiej części naszego opowiadania o bombardowaniach u Niegoszczy spróbuję przybliżyć najbardziej prawdopodobny scenariusz wydarzeń sprzed lat. Zmieniliśmy miejsce, właściwie przenieśliśmy się na drugą stronę lasku i stoimy przy szosie prowadzącej z Radostawia do Lubania. Po lewej stronie mamy fragment końcóweczki właściwie tego lasku, w którym byliśmy przed chwilą. Natomiast po prawej stronie tutaj mamy szosę z Radostowa. Natomiast po prawej stronie mamy jakby przedłużenie tego lasu w kierunku tutaj na północ, w kierunku Nawojowa. Dlaczego tu jesteśmy? Próbuję dojść przyczyny tak silnego zbombardowania tego lasku, w którym byliśmy przed chwilą. Nasuwa mi się kilka możliwości. Pierwsza z nich jest taka. Proszę Państwa, otóż w książce Wilhelma Menzla Das Heimatbuch des Kreises Lauban in Schlesien jest pobieżnie opisany przebieg bitwy lubańskiej. Jest krótki opis również pierwszych dni, a konkretnie data 16-17 luty 1945 roku. Otóż jak pisze Menzel, w tym dniu od strony Radostowa dostrzeżono kolumnę 12 sowieckich czołgów T-34 poruszającą się w kierunku u Niegoszczy. Jak podaje Menzel, gdzieś tutaj zbudowano barykadę kamienną. Barykadę, która miała w jakiś sposób oczywiście zabezpieczeń Lauban chronić przed sowieckim atakiem. Zastanawiałem się wielokrotnie, gdzie mogła się znajdować ta barykada, ponieważ nie znamy dokładnego miejsca. Doszedłem do wniosku, że najsensowniejszym miejscem byłoby właśnie tutaj, w środku między tymi dwoma obszarami leśnymi, ustawiona barykada, która blokowałaby ruch pojazdów pancernych wroga. Natomiast w lesie, tym po lewej stronie, tam gdzie byliśmy przed chwilą i w tym lasku, przy którym stoimy, pozycje niemieckie, pozycje obrońców, które mogłyby rozpocząć ostrzał wstrzymanej kolumny wroga. Jak pisze Menzel, przez kilka godzin, około 5-6 godzin trwała obrona tejże pozycji przez obrońców. Wszyscy zginęli. Rosjanie przedarli się w nocy 17, nad ranem 17 lutego zameldowali się na skrzyżowaniu dróg w Uniegoszczy obok kościoła. Natomiast tutaj walki ustały. Oczywiście tak, 5-godzinna walka nie mogła spowodować tak ogromnych lej, tak potężnych zniszczeń w lesie, więc to wykluczamy, ale nie jednak wspomniałem o tym. Tanques alemães, canhões de assalto e artilharia motorizada, empreendendo contra-ataque contra formações anglo-americanas na região de Bayeux. Druga możliwość tak silnego ostrzału jest taka, iż w nocy z 27 na 28 lutego 1945 roku Niemcy z rejonu Ostróżka na południu przypuścili silny kontratak w celu odbicia góry i odcięcia w mieście zaangażowanych tam sowieckich sił 7 Korpusu Pancernego. Atak był na tyle skuteczny,
iż doprowadził do wyparcia Rosjan z góry. Wojska niemieckie dotarły aż do linii szosy Radostów-Lubań. Wtedy też zaangażowano pojazdy pancerne, czołgi i działa szturmowe. Następnego dnia Rosjanie po skoncentrowaniu większych sił odparli atak niemiecki. Jak się wydaje jednak, ten jednodniowy incydent nie mógł spowodować tak dużych zniszczeń w interesującym nas terenie. Todas as armas intervêm na luta dos carros blindados. Trzecia możliwość jest taka. Otóż po tych swoich badaniach, po napisaniu książki o działaniach lotnictwa, doszedłem do wniosku, iż tak potężne leje oczywiście mogły spowodować bomby lotnicze. Pamiętamy, Lubań był dwukrotnie zbombardowany. Pierwszy nalot to był nalot budowy na miasto, więc samolotów szturmowych i dwa, więc tam raczej nie ma możliwości. Drugi nalot został przeprowadzony w dniu 7 marca 1945 roku. I tego nalotu dokonał 6 Korpus Bombowy sowiecki. Samoloty Petlakow P-2 przyleciały z brzegu tutaj i zbombardowały północne rejony miasta. I to już były bomby o wagomiarach 200-250 kg, więc jak najbardziej możliwe było takie zaostrzenie, ale co raczej wyklucza taką możliwość. Otóż podczas penetracji tego terenu nie znalazłem tam ani jednego elementu, bomby lotniczej, czy zapalników po detonacji oczywiście, czy lotek, lotek z bomb, co zdarzało się często na innych rejonach. Tutaj ani jednego elementu, więc ten wariant wykluczam. No i pozostaje nam ostatnia, właściwie czwarta możliwość, która daje nam obraz, kiedy prawdopodobnie został dokonany ostrzał. I przez jaką jednostkę wojskową. Otóż odnalezione na miejscu, pokazywałem to już na blasku, odnalezione na miejscu bombardowania pierścienie wodzące, pochodzące z pocisków artyleryjskich, wskazują jednoznacznie na pociski kalibru 203 mm pochodzące z haubic B4. To najcięższe jednostki wojskowe sowieckie tutaj walczące w Lubaniu. To była najcięższa artyleria. Skąd one się tutaj wzięły? No, według opisów archiwalnych w dniach między 1 a 17 marca została ściągnięta pod Lubań na interwencję samego dowódcy frontu, marszałka Iwana Koniewa. Na z kolei interwencję samego Stalina, jak pamiętamy, w dniach kontrataku niemieckiego pod Lubaniem Stalin zadzwonił do Koniewa z pytaniem, co się dzieje pod Lubaniem. W dniu 5 marca prawdopodobnie gdzieś tam w rejonie Bolesławca odbywa się narada dowódców wojskowych, na które przyjeżdża sam dowódca frontu, marszałek Iwan Koniew. A w ślad za nim, a właściwie wcześniej na jego interwencję, ściągają w rejon Godzieszowa, ściąga 163. Brygada Artylerii Haubic Wielkiej Mocy, wchodząca w skład 10. Korpusu Artylerii Przełamania Rezerwy Naczelnego Dowództwa, czyli jednostka artyleryjska będąca w dyspozycji dowódcy frontu. Takie siły ściąga się w sytuacjach najbardziej niebezpiecznych i niekorzystnych. Taka sytuacja zarysowała się pod Lubaniem. Haubice zostały usytuowane w rejonie Godzieszowa i one to przypuszczalnie w dniach niemieckiego kontrataku, już po wycofaniu Rosjan z Lubania, one rozpoczęły ostrzał tutaj rejonu Lubania. Były to przypuszczalnie gdzieś między 3, 4, 5, 6. 6 marca 1945 roku. Wiemy, że do 17 marca na pewno ta jednostka stacjonowała pod Godzieszowem, więc później przez jakiś czas być może trwał ogień nękający. Zasięg tych armat 16-17 km, więc spokojnie pociski docierały pod Lubań. Więc mamy wyjaśnienie,
Jak przypuszczam, bo nie miałem do tej pory pewności, czy haubice B4 ostrzeliwały również miasto. Sądzę, że tak. W tym momencie sądzę, że ten ogromny poziom zniszczeń, prawie 70% zabudowy miejskiej, został dokonany również przez te potężne sowieckie armaty, które natrwałe zaznaczyły swoją obecność i skutki swojego działania właśnie tutaj w Uniegoszczy.